W sobotę przed Legionowskim Ratuszem odbyła się kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie, a którą koordynował Legionowski Klub Honorowych Dawców Krwi Legion. Wrześniowa akcja różniła się od swoich poprzedniczek. Dyrektor zarówno Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa, jak Wojskowego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa zaproponowali nam, byśmy podczas akcji dodatkowo pobierali próbki dla potencjalnych dawców szpiku. Każdy z nich mógł wybrać, czy próbka jego krwi trafi do Regionalnego czy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa. Osób zainteresowanych zarejestrowaniem się jako potencjalni dawcy szpiku nie brakowało. Pomagać im przede wszystkim. Jeśli można oczywiście, no bo są osoby, które nie mogą, więc w tym momencie, no, jeśli nie mogą, no to się nie rejestrują, ale jeśli można, to jest żaden problem przyjść, oddać tak jak ile, chwilę, 2 minuty krew i się zarejestrować i czekać, może się komuś uda pomóc. Wśród dawców znalazła się też Agnieszka Sałanowska, na rzecz której jeszcze niedawno w ratuszu odbywała się akcja charytatywna. Kobieta chciała udowodnić, że nie tylko wyciąga rękę o pomoc, ale też i sama ją ofiaruje. Musimy pomagać, dlatego że nigdy nie wiemy, co stanie się następnego dnia, czy ewentualnie wychodzimy rano z domu, jesteśmy sprawni, prawda? Natomiast za kilka godzin już niekoniecznie tak musi być. I naprawdę trzeba się tutaj zastanowić, bo wiem to na własnym przykładzie. Taka myśl przyświecała pewnie większości z tych kilkudziesięciu osób, które czekały w kolejce do tego, aby oddać krew lub też zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Jesteśmy chyba jednym z niewielu klubów, który organizuje tego typu akcje w taki sposób, gdzie, jak już sami wiecie, no minimum ludzi, co przychodzi na akcję, to jest 60-70, więc spokojnie możemy te 50 woreczków zapełnić. W sobotę to się niestety nie udało. W związku z awarią sprzętu krew zdążyło oddać zaledwie 15 osób. Reszta chętnych została zaproszona na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w przyszły weekend w Pałacu w Jabłonnie. Okazji do oddania krwi będzie z pewnością więcej. Legion startuje bowiem z 2 nowymi inicjatywami inspirowanymi słynnym Ice Bucket Challenge. Jedną inicjatywą kolegi z zarządu jest inicjatywa pod nazwą Krew nie woda. Myślę, że domyślacie się, o co chodzi. Zamiast oblewania wodą oddajemy krew. Dlatego też objęliśmy opieką naszych podopiecznych na tej kartce. Jest to Piotr Wójcik i Alicja Kulesza, dzieciaczki chore na białaczkę, które potrzebują jednak tej transfuzji dość często. Pierwszymi nominowanymi zostały urzędy z powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego oraz lokalne media. Druga inicjatywa to Krwawy Sport, wymyślona przez Łukasza Jurasa Jurkowskiego, byłego zawodnika MMA i byłego mieszkańca Legionowa. Inicjatywa ma polegać na tym, że on nominuje sportowców różnego typu, nie tylko tych, którzy walczą, ale i piłkarzy, i szczypiornistów. Dodatkowo postaramy się pomóc, troszeczkę rozwinąć pewne informacje, miejmy nadzieję, już niedługo znajdą się na naszej stronie. Zachęcamy do śledzenia obu akcji, a przede wszystkim do oddawania krwi, bez czekania na nominację.